Witam serdecznie. Dziś taka gra jak Reprisal Universe. Jeśli chodzi o to, co mnie tu przyciągnęło, to jej wygląd, który jest zbliżony do takiej gry jak starodawny Populus. Bardzo zbliżony, właśnie chodzi, jeśli o grafikę. No i tak naprawdę jest to gra, w którą dawno temu grałem na Amidze chyba. Jedną część, a i tak nie całą przeszedłem. Ale teraz widzę, jest coś podobnego na Steamie, więc czemu by nie spróbować? O co chodzi w tej grze? No, pewnie tak samo jak i w oryginale. Pełnimy tu rolę jakby Boga. I nasze umiejętności to woda, ogień, ziemia, różne po prostu żywioły. Oraz możemy także wyrównywać teren. Teren możemy wyrównywać po to, żeby po prostu nasze ludziki zakładały coraz większe takie jakby domki, można powiedzieć jakieś dworki. A dzięki temu po prostu będą szybciej przyrastać i szybciej ich wiara będzie wzmacniać posiadaną przez nas manę. Tak więc będziemy mogli coraz mocniejszych czarów używać. Jeśli chodzi właśnie o cenę tej gry, to aktualnie jest w promocji po 1,39 euro. Więc spróbujmy. Ojej, a nie, jest tutaj. Przeszedłem tutaj trzy poziomy, jak dotąd. Właściwie nie wiem, czy powinienem użyć słowa poziomy. A, już wiem, czemu niczego nie słyszę, nie, to jest ławkiem podłączone. Skasowałem przed chwilą cały swój dobytek, że tak powiem, inwentarz. Czyli raz jeszcze się muszę zapisać. Oczywiście Hakimodo. I rozpoczęcie kampanii. Przeszedłem tutaj już trzy poziomy, ale niestety wycofałem się z tego. Tak po prostu mieć jakieś pojęcie, w jaki sposób tutaj grać. No i tak. Jest to wyspa jedna z 30. Nazywa się jakieś Eupori. Dziecięce kroki. I rozpoczynamy. Na początku jest taki tutorial. Wokół ognia. Talos, jakiś wielki wojownik i przywódca, został porzucony, jakby zostawiony samemu sobie. Jego ludność, jak tribe przetłumaczyć, jego plemię zostało porozrzucone, a jego totem zagubiony. Anankę z jej braćmi Erebusem oraz Tartarusem sprzeciwili się mu i stanęli przeciwko niemu. Zazdrośni o wpływy, czy tam uznanie rodziców i pokazali im po prostu, jak brutalni mogą być władcy. W wojnie, która trwała 40 dni i 40 nocy, Talos został pokonany. No i jego ludzie zostali porozrzucani, a my dalej będziemy mogli walczyć w jego imieniu. No i tu się rozpoczyna gra. Oczywiście grafika nie poraża. Dodam tylko, że instalka miała 80 MB, więc nie ma tutaj za bardzo czego oczekiwać. Ale jeśli chodzi o dobrą grę, to tak naprawdę nie ma znaczenia, ile ona ma, aby nam się po prostu podobała i aby się w nią fajnie grało. No dobrze, więc zaczynając. Przejdźmy przez kilka prostych rzeczy, w jaki sposób po prostu rządzić naszymi poddanymi. Twój główny totem, czyli to nasze, widnieje także po lewej stronie tutaj na górze ekranu. Naciśnij na ziemię, wiatr oraz ogień na ten totem, by je wybrać.
Utwórzmy punkt zbierania. Naciśnij na ten waypoint, czyli punkt docelowy, i wskaż, dokąd ludziki mają się kierować, by to zbierać. Z tym totemem możesz ustalić, możesz tam pozyskać punkty dla swoich ludzików. Teraz czego ja nie mogę ustawić? A dobra, to jest zablokowane. Następnie umieść punkt docelowy nieopodal swojego siedliska. No i daliśmy. Dostałem te 150 many. Tu jest jakiś las. Można teren wyrównywać? No i tak, ja tu muszę ludzików przekierować. No dałem. Widać, że po prostu im większy teren mamy, tym większa ta budowla nasza powstaje. Nasz dworek. To zużywa także manę, ale więcej many pozyskujemy właśnie poprzez budowanie tego. No i jest, poprzez to, że ja rozbudowałem swój zamek, zająłem to terytorium, choć tak naprawdę powinienem tu wysłać ludzika swojego. No i uzyskałem nową umiejętność, czyli ten las. Zakończenie misji. Misja zakończona. Czas to 2 minuty, 2 sekundy. Troszeczkę punktów. Walk 0. Wytworzonego lądu 54 sztuki. Populacja ludzi 2. Śmierci 0. Wyspa druga z 30. Euporia. Obowiązki... Earth, ziemia, jak to przetłumaczyć? Obowiązki ziemianina? No i teraz poprowadzą nas do batwy. To będzie proste. Możesz się poruszać poprzez klawisze kursora. No i mam odnaleźć wrogie plemię. Tu jest wrogie plemię. Mogę także używać klawiszy WASD. Lub też kliknąć na tą minimapę, która jest w prawym górnym rogu. W swoim totemie ziemi wybierz totem... Wybierz totem terraformowania, czyli wyrównywania terenu. A teraz kliknij dookoła oceanu, by wbudować nieco lądu. Przytrzymujemy lewy klawisz myszy i przesuwamy. Wtedy po prostu nie muszę tego puszczać. Fajne, nie? Możesz także przytrzymać shift lub spację, by przełączyć się do wyrównywania. Ok, więc teraz podnieśmy trochę lądu pomiędzy wyspami. No jest. No i teraz moi ludziki mogą osiągnąć po prostu, dotrzeć do tego drugiego miejsca docelowego. By wysłać swoich ludzi do walki, naciśnij ten jakby miecz. No i teraz pójdą po prostu walczyć. Kiedy twoi osadnicy wyprodukują nieco ludności, udadzą się, aby walczyć. Wyrównuj ląd, by tworzyć większe siedliska. Im większe będą, tym bardziej silniejsi będą twoi ludzie. Ok, znikam stąd. My tu wyrównamy teren. No już widać, idzie jakiś tam wojak. To jeszcze skasuję. Trochę terenu wyrównamy. Ta mana, jak widać, szybko po prostu mi się kasuje, ale też szybko się dzięki temu, że mam tych ludzików, pojawia. A tu widzę, że już zaczęli walczyć. No i pokonali tych w dwóch domkach. I to była misja druga. Misja bardzo prosta. Ja doszedłem do trzeciej. Trzeciej nie przeszedłem, w trzeciej poległem.
Euporia. Zabawa ogniem. Momenty w czasie. Pozostawiony na śmierć, Talos przeżył, używając swoich pozostałych mocy, by utworzyć schronienie dla siebie. Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Na ziemi? Aczkolwiek wątły wiedział, w jaki sposób, czy tam wykorzystał moment, by odzyskać swoich ludzi i odzyskać totemy. Ciężko mi się tłumaczyć tak w locie. I teraz mamy tą chwilę. Co tu mamy? Jeśli chodzi o cel. Totem jest umiejscowiony na tym wyspie, na tej wyspie. Oraz zbierz i odzyskaj całe terytorium. Pierwsze, co będziemy robić, to oczywiście będziemy wyrównywać, żeby nasze ludziki pobudowały większe domki. Większe domki oznaczają znowu więcej many, a to później będzie oznaczało większych, lepszych wojowników. To wyrównamy tutaj, pokasujemy ich, ale dzięki temu wyrównamy teren. Pasuje te wzgórze całe. Momentalnie się te domki rozbudowują. Muszę wyrównać. Ej, troszkę to spierniczyłem, trochę krzywo poszło. Tutaj wyrównamy. No i tak, gdy ta chorągiewka dojdzie do końca, wtedy pojawia się drugi człowieczek. Nowy człowieczek, po prostu taki nowy osadnik. A przyspieszyć to możemy także poprzez użycie tej ikonki. Wykop osadnika. No, trochę ich tam powykopywałem. To założę troszeczkę domków. No, trochę za wysoko to poszło. Ale już wyrównałem. To tutaj wyrównajmy jeszcze dom. Teren znaczy się. Żeby oni się mieli gdzie osiedlać. Jak widać, jak na razie w lewej górnej części ekranu mam więcej ludności, ale widzę, że już tamten się tutaj powoli zbliża. W tym wypadku ja tutaj sobie wyrównam teren. Powoduje, że raz, że będę mieć po prostu tutaj miejsce do osiedlania się, a dwa, że oni większe domki sobie pobudują. Nie wiem, czym jest to, czy to jest po prostu kierunek osiedlania się gościa. Chciałby mi się tutaj osiedlić. Ale widzę, że już po prostu go zdeklasowałem, jeśli chodzi o osiedlanie ludzików. Chyba już czas na wojnę. W wypadku zmieniam na wojowników. Ciekawe, czy gdy mam wojowników, to czy też normalne domki zakładają. Tu jest jeszcze dużo miejsca, gdzie po prostu mogliby się osiedlić. Ale cóż, zobaczymy, czy pójdą na wojnę. Stają dziki, ale chyba idą walczyć od razu. No, wróg się trochę rozbudował, to trzeba mu przyznać. No to zaraz będzie walka. Czemu jakoś tak przechodzą? Trochę ich tu powstało, tych moich. Szkoda, że tylko taki mały fragment ekranu widać. No
No i widzę, że sieką tutaj, równo. Tutaj już domek jest jeden zajęty. Chciałbym to wyrównać. Tylko, że też za wiele mi tu nie da, ponieważ są tu wrogie domki. Ja nie mogę ruszyć terenu, który jest zajęty przez wroga. O, zająłem ten większy przez tą rozbudowę. Tutaj zaraz coś tego wykosi. O, widzę, że też się osiedlili. A to akurat głupio z ich strony, ponieważ moi to przejmą. No i już przejęli, to pozostało jeszcze tych tutaj załatwić. A widzę, że trochę ich tu jednak powstało. No już są moi. Ja to wyrównam po prostu. To tak, żeby wróg sobie nie przejął tego. Już chyba nie ma sensu się budować, po prostu niech to rozwalą. Tu jeszcze jest ogień. Stawimy tutaj, by przeszli. Zbierz w miejscu przeznaczenia. I tutaj jest ogień. No i pozyskałem. Ognista kolumna dodana do twoich mocy. 300. Zobaczmy, jak to działa. Czy ja ją mogę sterować? Czy ona po prostu sobie idzie jak chce? Jakoś nie spaliła wroga. A spaliła mu chałupę. Wyrównajmy. I właściwie można już dać miecz. Żeby walczyli. Ja widzę tutaj. Wróg nie próżnuje, trzy domki postawił. Ale idzie już tylu moich wojowników, że chyba sobie nie da z tym rady. To już byłby chyba koniec. Tak, misja zakończona. Dobra robota. No i teraz zaczynają się kłopoty. 23 walki, 754 lądu, 129 populacji, ludności i 8 śmierci. Teraz jest misja, której nie przeszedłem. Zrobię to teraz. Przede wszystkim odetnę wroga od siebie, czego nie zrobiłem wcześniej. Tutaj sobie wyrównam teren do jednego poziomu. No i trochę mi jeszcze brakuje do tego, bo to było równe. A teraz tutaj wyrównamy. No i teraz, jeśli się uda, to szybko po prostu rozbudowujemy z tej strony. Ponieważ on mnie wtedy pokonał właśnie szybkim atakiem. Niech się po prostu rozbudowują w tą stronę, tam nie ma wroga. I będzie równo, będzie lepiej. Teraz większe to jest moje domki. Bo niestety ja bym się nie chciał pchać w ten teren. Kasujemy to wrogowi. Niego to więcej kosztuje, jeśli chodzi o rozbudowę.
Dobrze, to jest ok. To my się w takim wypadku rozbudowujemy. Do jednego poziomu tutaj. No i teraz tu. Gdzie tu się ludzie zaczęli osiedlać. I powoli mam coraz więcej ludności. W takim wypadku, jeśli będę się szybko rozbudowywał, już chyba jest koniec ekranu. Nie, jeszcze nie. Już więcej na tym zyskam. Im więcej równego, tym po prostu lepiej. Czemu tu moje ludziki tak powoli się rozprzestrzeniają? Jest to wykopywanie. Już wykopałem wszystkich, których mogłem. Dzięki temu oni założą kolejne domki. Jest kupa terenu wolnego, tylko że niestety go nie zasiedlają. Tu jest wyrównywanie. Jeszcze nie na tym poziomie. No, gość twierdzi, że to nadaremne, żebym się poddał. Ale my tak nie sądzimy. Gdzie jeszcze mógłbym wyrównać? Przede wszystkim dajmy dalej wykopywanie ludzików. Masa terenu jeszcze do zasiedlenia. Czy te Pokémony jakoś tak nie za bardzo się kwapią? Tutaj wyrównajmy do jednego poziomu. A to już jest koniec planszy. Pozostało jeszcze rozszerzyć się w tą stronę. A właśnie, przecież ja mam tą magię ognia. 300. Patrzmy, jak to działa. Puścimy mu tutaj dwie... A, jeśli jedna działa, to wtedy nie mogę kolejnej używać. Widać, jak mu to po prostu niszczy teren. My tutaj sobie wyrównamy. Już moje ludziki zaraz dalej podchodzą. A, i tak momentalnie wyczerpuję tą całą manę. No i chyba wyczerpałem do tego stopnia, że już nic nie mogę zrobić. 400. Czemu mam teraz zablokowane? Dobra, teraz już znowu mogę budować. Spadku sobie rozbuduję. No i pojawił się wróg. W takim wypadku, jeśli już się z nim połączyliśmy, to przełączamy się w tryb wojskowy. I rozpoczynamy natarcie. Już powinienem go siekać. No i rozpoczęła się wojna. O, tam jest totem. Idziemy go przejąć. Widzę, że wróg się tu osiedla. Czemu nie chcą iść tam, gdzie im kazałem? Ale już chyba idą. Muszę tutaj chyba połączyć to, żeby było przejście. O, z kim walczy? Chyba jednak przejmują te domki. Tak nie za bardzo, idą po prostu jak ślepi. Ale co jakiś czas gdzieś ktoś po prostu się czepia i walczy. I tam idzie ten mój przywódca. Bo tu widzę jakąś magię, chyba pioruna, ciężko powiedzieć. Teraz zobaczymy, co to daje. A, widać, co kto ustawił. Ja sobie ustawiłem waypoint, czyli ten punkt przeznaczenia, a on ze mną walczy. No i błyskawica jakaś została dodana do mojego dobra inwentarza. To teraz przełączamy się w tryb walki i teraz już momentalnie przejmiemy jego łości. Tu jest trochę, tam jest trochę.
tutaj zaczęli ostro walczyć i przejmują te domki. No tu jest sieczka. Po kolei padają każde zabudowania. Jeszcze chwilę, ze 3 zostały, tam 4. Tutaj nie widzę, żeby miał coś gościu. Czy tak naprawdę teraz muszę poczekać, aż te zostaną przejęte. Oni wyglądają z kolei jak Eskimosi. O, jeden mnie zaatakował, ale u nich to wygląda jak zwykły gościu. Nie jak wojownik. No i przejął. Ale już moi go dorwali. I zostało jeszcze coś? Chyba wszystko. No to jest ta misja, na której poległem, a którą teraz bez większego problemu przeszedłem. No i to widać po prostu, jak plansza wygląda po zakończeniu walki. Zajęło to 6 minut.